tłumaczenia gier. Zdecydowanie jeden z ciekawszych tematów, ale nie poruszany aż tak często, jak choćby dubbing czy voice acting. Jako że nie planuję zgrywać tutaj całkowitego znawcy tematu, bo jedyne co przetłumaczyłem w życiu to Cudzy licencjat i Anię z Zielonego Wzgórza na szóstkę z angielskiego, odezwałem się do Marty, która z tłumaczeniami ma do czynienia praktycznie codziennie, chyba że weźmie urlop. Zatem dziś postaram się uchylić rąbka tajemnicy na temat tego, jak wygląda praca tłumacza, jakie są tego plusy i minusy oraz dlaczego nikt z nas nie gra w Zew z oddali czy Tryby wojenne, jednocześnie oglądając wirujący seks czy Szklaną pułapkę. Nie przedłużajmy i pora na intro. Zacznijmy może od nakreślenia pewnej różnicy. Mimo iż przyjęło się wymiennie używać terminów takich jak tłumaczenie czy spolszczenie, nie jest to dokładnie to samo. Znaczenie jest inne. Najbardziej wyróżniającym się jednak określeniem jest lokalizacja. To nie suche przełożenie tekstu jeden do jeden. Zadaniem tłumacza jest tu także dostosowanie gry w całości do odbiorcy. Mam tu na myśli przełożenie odniesień kulturowych, niezrozumiałych dla polskiego gracza, na te bardziej swojskie. Odnosi się to także do żartów i tak to dość grząski grunt. Sure. Lambert, Lambert, what a prick. Not bad. Nie jest to jednak jakaś dziwaczna fanaberia. Zawsze założeniem jest dobro gracza, który powinien poczuć się zanurzony w grze. Wszyscy jednak wiemy, że to niekoniecznie zawsze się udaje. Starboard, Edward! Tłumaczenia to sprawa dość nieregularna w zależności od mediów. To, że dobrze spisujemy się w translacji tekstu do książek czy komiksów, nie oznacza, że dobrze poradzimy sobie w przypadku gier wideo. Ale jedno jest uniwersalne. Każde z nich wiąże się z odpowiednimi wyzwaniami. Jakie zatem pułapki czy trudności czekają na nas w przypadku gier? Podczas gdy narracja powieści posiada wyznaczony sposób opowiadania, trzecia czy pierwsza osoba, tak tłumacz gry musi brać pod uwagę neutralność. Zwracamy się do gracza, nie konkretnie pana gracza czy pani gracz. Przy tym należy pamiętać, że gdy bierzemy się za większą serię, powiedzmy takiego Dragon Age'a, czy nawet bardziej rozbudowanego Baldura, który swe korzenie ma jeszcze w systemie papierowego RPG D&D, tłumacz spędza ogrom czasu kreując grupowe, uniwersalne nazewnictwa, tworząc swego rodzaju glosariusz czy słowniczek pojęć, które muszą być używane jednakowo na przestrzeni całego tworu. Tutaj często za pracę bierze się grupa. Gdy opieramy się o gotowy świat, weźmy tu Grę o Tron za przykład, jednakowy słownik należy oprzeć o ustanowione już słownictwo. Kolejnym podstawowym problemem, tym razem języka polskiego, jest jego konstrukcja. Krótki skrypt pisany w języku angielskim najzwyczajniej rośnie z każdą kolejną translacją, podczas gdy po prostu możemy spodziewać się limitów miejsca do wykorzystania. Opisy, tabelki, wpisy do dziennika to nie jest nieskończone pole do uzupełnienia, a polski to język obszerny. Jeśli znacie kogoś, kto uczy się naszego języka, zapewne narzeka on na odmianę. To samo jest problematyczne w przypadku przekładu tekstu źródłowego, bo jak tu zapisać marchewkę, gdy w ekwipunku znajduje się ich 15? Należy się nagłowić, by nasza marchew została w mianowniku. Niby bzdurna sprawa na pierwszy rzut oka, ale no właśnie niekoniecznie taka jest. Gra potrafi stawiać także wyzwanie na poziomie rozbieżności stylu opisywania. Napotkamy więc techniczne opisy, umiejętności bohatera, mechanikę tworzenia przedmiotów, a tuż obok przejrzymy luźne zapiski protagonisty czy opis fabuły. Żonglowanie stylami jest porządkiem dziennym tego typu pracy. No i dodajmy dialekty. Bo hej, spróbuj stworzyć wiarygodnie brzmiące słowa Artura Morgana po polsku, zachowując jego południowe naleciałości. Czy zabrzmi on jak stereotypowy wiejski chłop? A może po prostu będzie mówił pole zamiast dwór? Jeszcze gorzej byłoby z dubbingiem. Przepraszam, jakoś dziwnie to wyszło. Kreatywność twórcza. Magicznie brzmiące słowa mogące w zależności od tłumacza uratować klimat gry albo totalnie go zburzyć. Ale nie ma tu uniwersalnej zasady co do tego, ile można dodać od siebie. Wszystko zależy od klienta.
znajdą się tacy restrykcyjni, pilnujący terminologii, pełnego oddania sensu źródła i dający wytyczne co do szczegółów, których należy się trzymać. Wszelkie odstępstwa i zmiany trzeba by wtedy omawiać i liczyć na akceptację zleceniodawcy. Ale i znajdą się tacy, którzy najzwyczajniej pozwalają na całkowitą swobodę, oczywiście w ramach zakładanej konwencji. Jak mówi Marta, czasem zdarzy się dostać tylko dane na temat kategorii PEGI, a ewentualne problemy lub wątpliwości omawia się z redaktorem. Niekiedy można liczyć nawet na rozmowę bezpośrednio z twórcami. Wielu zapewne zauważyło nieśmiałe kroki PlayStation stawiającego na inicjatywę Lokalizacja 2.0. Ciekawe przedsięwzięcie mające na celu nie tylko nastawienie się w pełni na odbiorcę polskiego poprzez dubbing, ale i nawet tak nieczęste tłumaczenia tytułów. Czemu mówię nieśmiałe? Najzwyczajniej nie znajdziemy tu niezbadanego, a faktycznie Uncharted oszustwo Drake'a. Sokom polskie siły specjalne stawiające mocno na treść związaną z modelowym odbiorcą oraz uroczo zakamuflowane przed tytułem niesławny Infamous 2. Czy brzmi to jak nowość? Raczej tak, a do tego posunąłbym się nawet o krok dalej. To badanie rynku. Polski gracz nie jest przyzwyczajony do pełnej zmiany nazwy gry. To nie są filmy. I to właśnie o to przyzwyczajenie zazwyczaj chodzi. Świat filmu rządzi się nieco innymi prawami, tytuły tłumaczone są od dawna i ich dziwność często wynika z jednej z podstawowych zasad. Czytając sam tytuł, widz musi otrzymać najwięcej możliwych informacji bez dodatkowej analizy. Szklana pułapka to doskonałe podejście, które zrujnowały sequele, a obok Heartless, znanego jako Znak Smoka, czy Renaissance Man, Inteligent w Armii, mamy dosłownie przetłumaczoną Ucieczkę z Los Angeles i Piątek 13. Zupełnie inną kategorią jest sprawa ustabilizowanych tłumaczeń w innych mediach. Robi się incepcyjnie. Przykładowo podczas oglądania Big Bang Theory mogliśmy natknąć się na zgrabnie przetłumaczone Angry Birds na ptaszory. I tutaj wchodzi czynnik ludzki. Tłumacz mógł nie załapać odniesienia, terminy mogły być krótsze niż przy tworzeniu napisów na platformę Netflix. To nie Władca Pierścieni, gdzie świat wykreowany przez Tolkiena ma swój słownik. Dużo większym problemem jest dopasowanie dubbingu. Nie tylko synchronizacja długości kwestii może przysporzyć problemów, ale i brak zrozumienia zniszczyć sens. No bo Batman żartujący ze swoich rodziców? Hej, super robota, moi drodzy. Tak, to moje stare. Istotnym case study tutaj jest przypadek World of Warcraft, gry nigdy nie przetłumaczonej na nasz rodzimy język. Cała masa graczy zgłębiała lore tego świata, poznając bohaterów, przeciwników czy lokacje z nazewnictwem anglojęzycznym. I tu wchodzi popularne Hearthstone, zarzucające nas nowymi, polskimi nazwami. Malfurion Burzogniewny zamiast Malfuriona Stormrage'a czy Gromasz Piekłorycz miast Gromasza Hellscreama. Frustracja jest dostrzegalna. Ale to w pełni kwestia znowu przyzwyczajenia i tego, że dla nas angielski brzmi nieco egzotyczniej, a mówiąc najzwyczajniej brzmi fajnie. Znajdźcie intrygę genialną i podłą do cna. Znachor to przecież nasz samozwańczy lekarz, a voodoo doktor? O, ten to jest mistyczny i taki tajemniczy. Do tego nasza głowa, choćby nie wiem co, przyswaja najlepiej tę nazwę, którą usłyszeliśmy pierwszą. Dumniej brzmiące oryginały, choć dla nas zdawać mogą się faktycznie rozbuchane i pełne klimatu, dla Amerykanów będą brzmiały równie swojsko co piekłorycz. Zaznaczyć należy także, że język źródła jest umownym językiem. Przecież tylko zakładamy, że orkowie, elfy i inne najróżniejsze rasy posługują się angielskim. Ponownie cytując Martę, to nie to samo co Harry Potter rozgrywający się w jak najbardziej anglojęzycznej Wielkiej Brytanii. Jako że rozmawiamy tu o tłumaczeniach, postanowiłem stworzyć małą grę, to znaczy przez Google Translate i swoje lekko patologiczne tłumaczenie przepuściłem kilka tytułów gier i chcę zobaczyć, jak poradzą sobie inni z ich rozszyfrowaniem. No. Symulatorzy. O kurde. To już jest tytuł? Czy gatunek? Nie wiem. Symulatorzy? The Sims. No, what? Sims! O kurde, faktycznie. Ale to mnie zrobiłeś, dobra. The Sims.
No. Komórka drzazgi. Wiem, o co chodzi. Ja bym powiedział... Komórka drzazgi? Nie wiem. Komórka drzazgi, no to jest obvious. Splinter Cell. Co? Nie. Splinter Cell? Drzazgi? Faktycznie. Sam Fisher. Los. Fate. Była taka gra. Wiesz co, jest całe uniwersum anime Fate, więc może była jakaś gra Fate. Destiny. Fate? Ale... nie, czekaj, Fate to jest przeznaczenie, ale los to... Teraz wyszło, że nie umiem po angielsku. Ciemniacy. Darksiders. Naprawdę? Nie, jest w ogóle takie słowo. Darksiders. Metalowy sprzęt? Metalowy sprzęt. Metal Gear? Metal Gear? Sprzęt? Faktycznie. Kurde, ja jestem jakiś głupi. Widzisz? Niewyspany. Niewyspany. Metal Gear. Chociaż może być też metalowa bieg. Przed biegi wojny, jak w skrzyni biegów. Oni wojują na szosie. Tylko jedna osoba w branży gier ma metalowy sprzęt. Jest to solid, nagi, ten płynny wąż. Pęd grawitacyjny? Gravity Falls. Czekaj, nie, to jest serial jakiś. Gravity Rush? Okej. Dużo gier można by tak nazwać. Bo grawitacja jest w każdej grze. Wynajęty morderca. Hitman. Znaczy, już myślałem w tych kategoriach, bo Hired Gun było, to Hired Guns była taka gra, ale okej, dobra, no, Hitman. A, tak się powinna nazywać ta gra po polsku. Hitman. Ja bym ten, człowiek uderzenia, tak bym polski tytuł dał. Bo on jest człowiekiem i w odpowiednim momencie uderza. Strażnicy. Watchmen. Guardians, Halo Guardians? Nie? Bodyguards? Nie. Watchmen. Strażnicy. Subtelne. Podoba mi się, że to jest przymiotnik. Jest RPG na U. Przecież czyta U, nie? To jest subtelne? Lekcja angielskiego. Aha. Undertale? Mam nadzieję, że ten materiał rzucił chociaż odrobinę światła na tę często zasłoniętą przez cień stronę wydawania gier i przekonał może kilka osób do Malfuriona Burzogniewnego. Ale chyba powinienem sobie odpuścić jednak. Dajcie znać w komentarzach, jakie tłumaczenia irytują Was najbardziej, albo które Waszym zdaniem są udane. A teraz szybki komunikat. Przy okazji, jako że tym razem przyszło mi trochę zahaczyć o filmy, chciałbym Was zaprosić na nasz drugi kanał, który nazywa się TV Filmy. I nie prowadzą go ani klony, ani replikanci postaci, które znacie z TV Gry. Chociaż może? Zresztą zobaczcie sami na kanale TV Filmy. A ja klasycznie dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego. Cześć!